wytwórni armat i samolotów w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Skarżysko, Starachowice, Stalowa Wola i Mielec zaczęły produkować wojskowy sprzęt techniczny odpowiadający standardom światowym. Szczególnie lotnictwo miało utalentowanych konstruktorów i polskie samoloty, takie jak Łoś czy Karaś, w swoich klasach były na najwyższym światowym poziomie. Tradycje te godnie podtrzymują dzisiejsi konstruktorzy i specjaliści techniki lotniczej. Odrzutowy samolot szkolno-bojowy Iskra konstrukcji profesora Sołtyka był i jest wysoko oceniany przez polskich i zagranicznych fachowców. Obecnie pomyślnie zdał egzamin w powietrzu nowy polski samolot szkolno-bojowy oznaczony symbolem I-22. Jego dane pozwalają zaliczyć go do ścisłej światowej czołówki w zakresie konstrukcji w jego klasie. Zapraszamy na lotnisko. Oto samolot szkolno-bojowy Iskra. Instruktorzy z Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej wyszkolili na tych samolotach liczne zastępy świetnych pilotów. Dzięki ich pomocy zrealizowaliśmy zdjęcie lotnicze nowego polskiego samolotu szkolno-bojowego oznaczonego symbolem I-22. Kamerę trzymał w ręku major pilot Józef Orliński, a za sterami Iskry, w której wykonano te zdjęcia, był major pilot Ryszard Nowak. Oto samolot I-22. W jesiennym słońcu nad chmurami. Głównym konstruktorem samolotu szkolno-bojowego I-22 jest doktor inżynier Alfred Baron. To jest następca Iskry, ten samolot? Jest to samolot przeznaczony do szkolenia pilotów wojskowych w drugim stopniu szkolenia, podczas kiedy Iskra szkoli pilotów w pierwszym stopniu szkolenia. Panie doktorze, jest pan drugim polskim konstruktorem, głównym konstruktorem polskiego samolotu w latach powojennych. Pierwszym był profesor Sołtyk, pan jest drugim głównym konstruktorem. Jakie były problemy związane z opracowaniem tej nowej maszyny? No, problemy to przede wszystkim ze względu na prędkości okołodźwiękowe, to w zakresie aerodynamiki. Są to najtrudniejsze problemy, tym bardziej, że nasza baza aerodynamiczna nie jest jeszcze taka, żeby można było w pełnym zakresie przeprowadzić badania tego samolotu, a zatem musieliśmy również korzystać w tym zakresie z pomocy tuneli zagranicznych. W każdym razie przy tego typu samolotu, przy prędkościach okołodźwiękowych, największe problemy spotykamy z zagadnieniami kryzysu falowego, ze statecznością, sterownością. To są podstawowe problemy, z którymi się borykamy przy tym typie samolotów. Domyślam się, że te wszystkie problemy zostały pozytywnie rozwiązane, skoro samolot lata. Chciałem zapytać, skąd przyszedł pomysł zastosowania tutaj w tym zawodzie skrzydła zawieszonego u góry, Układ tego samolotu w chwili obecnej to powstaje w wyniku analizy aerodynamicznej układu. W wyniku przeprowadzenia optymalizacji aerodynamicznej samolotu wyszło, że taki układ jest po prostu najbardziej korzystny. Czyli górnopłat w tym przypadku okazał się lepszy od dolnopłatu? No niewątpliwie od dolnopłatu, czy też od średniopłatu. Pierwszy raz tym samolotem leciał inżynier Ludwik Natkaniec. Panie inżynierze, czy pan się bał, wsiadając pierwszy raz do kabiny prototypu? To znaczy, oczywiście w lotach doświadczalnych, w lotach próbnych zawsze towarzyszy lęk. Ale to lęk, bym powiedział, taki satysfakcjonujący, że to po raz pierwszy się dzieje, że po prostu jest ta okazja, że się zostało wyróżnionym, że można pierwszemu usiąść, prawda? To jest jakiś taki właśnie, człowiek jest podekscytowany bardzo mocno, a z drugiej strony wszyscy razem pracują i jest to egzamin i dla samolotu, i dla pilota i można zepsuć i samolot może przeszkodzić i pilot w tym pierwszym locie. Albo też mogą się razem zegrać w tym. Jak się pilotuje ten samolot? No samolot, powiedziałbym, że spisuje się świetnie, tak jak jest ładny, bo ma urodę ładnego samolotu.
i bym powiedział, że właściwie można powiedzieć, że jest drugi po Iskrze i jako ten drugi wcale nie jest gorszy od Iskry i myślę, że będzie duża przyszłość. Oczywiście w pilotażu i myślę, że będzie duża przyszłość i plus, trzeba podkreślić, jest całkowicie polski. W każdym elemencie od konstrukcji, poprzez wykonawstwo, poprzez silniki, poprzez napędy, układy całe jest naszą własną konstrukcją. Wielkim problemem stworzenie od nowa samolotu, bo on powstał od nowa, od zera. Nasz przemysł uruchomił produkcję zupełnie nowego jakościowo samolotu. Znaczy się, jeżeli byśmy chcieli dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, to musimy sobie zdać sprawę z zaplecza, jaki dysponujemy. No, trzeba powiedzieć, że dosyć dużym zapleczem dysponuje wykonawczym. Biorąc pod uwagę udział wszystkich tego samolotu, zakładów naszego przemysłu, takiego jak na pierwszym rzędzie ośrodek badawczo-rozwojowy w Mielcu, biorąc pod uwagę zaangażowanie tych ludzi, wydaje się, że można wszystkie trudności pokonać i można bardzo dużo zrobić. Dowodem właśnie tego jest ten samolot, który został wykonany rękami polskich robotników i inżynierów, no i wzniósł się w powietrze dzięki oblatywaczowi, który tak samo jest z naszego przemysłu. Panie wie, że pan kieruje bezpośrednio próbami lotniczymi tej maszyny, tak? Tak. Jakie można wyciągnąć wnioski po już pewnej serii badań? Ten samolot już dobrze lata. No, trzeba powiedzieć, że wylataliśmy już dosyć dużo godzin. Nie miał on samej drogi takiej wspaniałej. Były problemy, które należało rozwiązać, które wyszły w wyniku lotów doświadczalnych, ale jakoś my przy pomocy wspólnych wysiłków inżynierów Instytutu Lotnictwa i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego dopracowali te wszystkie zagadnienia i obecnie samolot reprezentuje dobrą klasę i te cechy, jakie powinien spełnić pod względem wymagań przepisów, pod które był budowany. Do jakiej klasy samolotów w odniesieniu do innych samolotów świata należy zaliczyć I-22? Tak, dobry samolot, zły samolot, nowoczesny samolot. Tak, mówiąc o klasie, przede wszystkim należałoby wrócić do właśnie, bo tutaj mówiliśmy o porównaniu z Iskrą, że jest to samolot innej klasy niż Iskra. Iskra T-17, tak jak już powiedziałem, był to samolot szkolno-treningowy, doskonały samolot. Niemniej klasa tego samolotu jest inna. Samolot, który mamy przed sobą, przede wszystkim charakteryzuje się takimi parametrami jak dużym udźwigiem środków bojowych, nowoczesnym uzbrojeniem, bogatym wyposażeniem pozwalającym na wykonanie lotów w zwykłych i trudnych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Ponadto trzeba powiedzieć, że samolot tej klasy posiada osiągi i własności lotno-bojowe porównywalne z samolotami naddźwiękowymi, ale przy małych wysokościach. Wiąże się to po prostu z tym, że samolot ten jest głównie przeznaczony do zwalczania celów naziemnych i nisko latających. A zatem ważne są osiągi tego samolotu na małych wysokościach i tutaj są porównywalne właśnie nawet z osiągami samolotów naddźwiękowych, z tym, że manewrowość takiego samolotu jest oczywiście odpowiednio większa. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na
takie parametry jak widoczność samolotu, która tutaj jest bardzo istotna z dwóch powodów. Raz, że to jest samolot szkolny, a więc chodzi tutaj o widoczność z drugiej kabiny, którą zajmuje instruktor, a w zastosowaniu bojowym jest to również ważne dla obserwatora, który zajmuje również tą drugą kabinę. Widoczność uzyskaliśmy dzięki dużemu przewyższeniu drugiego fotela względem pierwszego. Ponadto samolot ten charakteryzuje się również i dużą niezawodnością dzięki zastosowaniu układu dwusilnikowego. Mianowicie, ponieważ na jednym silniku można kontynuować start i osiągi samolotu z jednym silnikiem są w miarę dobre, to oczywiście awaria jednego silnika nie powoduje awarii czy katastrofy samolotu, podczas kiedy to może mieć miejsce na samolocie jednosilnikowym. Wystarczy powiedzieć, że jeżeli prawdopodobieństwo uszkodzenia silnika w czasie jednej godziny lotu wynosi na przykład 10 do minus czwartej, to samolot dwusilnikowy, dla samolotu dwusilnikowego prawdopodobieństwo uszkodzenia obu silników, bo to doprowadza do katastrofy, ewentualnej oczywiście katastrofy, jest 10 do minus 8. A zatem, jak widać, z tego punktu widzenia bezpieczeństwo jest znacznie wyższe. Ponadto samoloty tej klasy charakteryzują się również dobrymi własnościami eksploatacyjnymi. No właśnie, zużycie paliwa? Nie, to w tej chwili miałem na myśli. Miałem głównie na myśli sprawy związane z obsługą samolotu. Jako że tutaj zwracano szczególną uwagę na dostępy do poszczególnych urządzeń, i w samolocie tym po raz pierwszy w kraju, po raz pierwszy w Polsce zastosowano system diagnostyczny pozwalający na bezdemontażową kontrolę wielu systemów i zespołów. To znaczy, że po prostu te urządzenia są w samolocie i nie wyjmując można kontrolować stan techniczny tych urządzeń. Mamy złącze diagnostyczne, które wychodzi na zewnątrz, po prostu podchodzi się do złącza diagnostycznego i uzyskujemy w ten sposób szereg informacji dotyczących instalacji i urządzeń. I lądowania jest właściwie mówiąc typowa dla tej klasy samolotów i w zależności od tego, czy stosujemy spadochron hamujący czy nie, to długość lądowania jest od 700 do 1000 metrów, podczas kiedy długości rozbiegu są mniej więcej tego samego rzędu. Czy ten samolot może lądować na prawiastej nawierzchni? Tak, tak. To również charakteryzuje wszystkie samoloty tej klasy. Mianowicie dzięki zastosowaniu niskociśnieniowych opon i odpowiednich wymiarach samoloty te mogą być eksploatowane z lotnisk polowych na nawierzchniach trawiastych. Było tutaj pytanie na temat porównania tego samolotu z samolotami podobnej klasy na świecie. I takimi właśnie nowoczesnymi samolotami odpowiadającymi tej klasy jest Alpha Jet czy angielski Hawk. To właśnie świadczy o tym, że samolot ten znajduje się po prostu w tej czołówce samolotów światowych. Jeżeli byśmy chcieli króciuteńko przedstawić i scharakteryzować ten nowy polski samolot, to jak można byłoby to w czterech zdaniach załatwić? Ja bym powiedział, nowoczesny, bezpieczny i odpowiadający współczesnej technice. Nie opóźniony, jak to się u nas w Polsce często zdarza. Czyli przemysł lotniczy i wymaganiom, które stawiane jest właśnie dla tego typu samolotów obecnie w świecie. Samolot ten swoimi własnościami odpowiada wymaganiom stawianym nowoczesnym samolotom tej klasy.
Należy również chyba podkreślić, że tej klasy samolotów na świecie jest bardzo mało. Od tego trzeba zacząć. Jest raptem 4 samoloty tej klasy. To znaczy mówimy o tej masie i o tych osiągach. Takich samolotów jest bardzo mało. Bardzo mało typów na świecie. Bardzo mało typów na świecie. Są te dwa wymienione tutaj przedtem przez pana inżyniera Gocyły. Jeszcze jest w opracowaniu zresztą podobny typ i japoński samolot również w tym samym układzie opracowany tego. Także tych samolotów bardzo dużo nie ma. Inspekcja też tam myśli nad opracowaniem. Ale to dopiero myśli. A u nas już lata. Tak. Budowa samolotu w zakresie konstrukcji, wykonawstwa, prób, wymaga odpowiedniego wysiłku ludzkiego i mimo, że w okresie powojennym wiele lat upłynęło, za czym Polska znów przystąpiła do budowy nowego prototypu i typu samolotu w tej klasie znaleźli się ludzie, oczywiście w całej Polsce, którzy zjednoczyli się wokół tego samolotu i poświęcili swój cały wysiłek, żeby doprowadzić to dzieło do końca. Zastosowano system centralnego tankowania, który pozwala na zatankowanie samolotu w przeciągu 3 minut. A przy tym jak się długo trwa? W normalnym tankowaniu trwa to i 20 do pół godziny. A tutaj 3 minuty i samolot może być w pełni zatankowany. Może trzeba by było wyjaśnić, na czym to polega. Polega to po prostu na tym, że jest jeden sztucer i podając paliwo pod odpowiednim ciśnieniem wypełnia całą instalację. Poprzednio tankowano do poszczególnych zbiorników. Grawitacyjnie. I to po prostu jest ekonomia czasu w sposób ewidentny, widoczny tutaj. Z jednego punktu wszystkie zbiorniki można zatankować. Nie odkręcając ich, nie zaglądając do nich, automatyka pilnuje, żeby były napełnione. Co warto jeszcze tutaj podkreślić, to jest po prostu system ładunkowy, który jest stosowany na tym samolocie. Również trzeba powiedzieć po raz pierwszy, system, który pozwala na awaryjne opuszczenie samolotu nawet w czasie rozbiegu, z wysokości zerowej. Także jest to z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest to bardzo istotny moment. Przy prędkości 150 km na godzinę. Zamiast pilota kabinę opuścił manekin, na którym zainstalowano szereg czujników mierzących przyspieszenie i inne dane potrzebne konstruktorom. Pilota z Ziemi na przeprędkości 150 km na godzinę. Celem próby jest sprawdzenie niezawodności układu awaryjnego opuszczenia kabiny przez pilota. Jak widać, hełm podczas katapultowania nawet nie został rozbity. Czy w związku z powyższym katapultowanie przy prędkości 150 km na godzinę na pasie, na poziomie pasa nie sprawia dla pilota zagrożenia życia? No jak widać z efektów tutaj raczej nie. Raczej nie, bo pan wspomniał o hełmie. No hełm z samej zasady, którą fotel posiada w sobie, nie powinien być uszkodzony. No ale mimo wszystko głową uderza o nie, 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 nic z tych rzeczy, dlatego że fotel jest zaopatrzony w specjalne łamacze pleksy, które zapobiegają przed takim wypadkiem. Czyli pilot nie przebija głową? Nie, nie, absolutnie nie. Zresztą wtedy doznawałby na pewno dużych przyspieszeń udarowych, to żeby uniknąć i ułatwić przejście
pilota przez oszklenie, przez szkło osłony, zostały właśnie skonstruowane i zamocowane na fotelu specjalne rogi, takie łamacze pleksy, które to ułatwiają. Czym się różni to urządzenie katapultowe od dotychczas stosowanych? Bo wiadomo, że w samolotach i bojowych, i szkolno-treningowych, jak Iskra, są urządzenia katapultowe, które są skuteczne, prawda, i wielokrotnie uratowały życie pilotów w warunkach krytycznych. A tu jest inne? Znaczy, powiedział pan o Iskrze. No ten fotel w ogóle jest innej generacji fotelem. Jest to nasza generacja fotela, pozwalający na uratowanie się pilota z poziomu właśnie pasa startowego od prędkości 150 km na godzinę. Fotel na Iskrze takich możliwości nie ma. Te możliwości są stworzone dzięki temu, że fotel posiada dwa stopnie. Pierwszy stopień w formie takiej piroszczelby i drugi stopień w formie silnika rakietowego. To pozwala na wyniesienie pilota na wysokość rzędu 80 kilku metrów. I stąd ta możliwość uratowania się z poziomu zero. Instytut Lotnictwa. Tu właśnie skonstruowano ten zespół. Samolot plus doświadczalna kabina do prób katapultowania. Obecna próba wykazuje pełną sprawność systemu. Oczywiście są to próby doskonalące istniejący już system. I po dzisiejszej próbie i analizie materiału, który został zarejestrowany na aparaturze kontrolno-pomiarowej, będziemy mogli już chyba na 100% powiedzieć, że system jest bezpieczny i daje gwarancję uratowania się pilotowi w razie nieszczęścia. Czy to urządzenie katapultowe będzie jeszcze modernizowane, doskonalone czy przerabiane? Ono może być w tym stanie już stosowane w pełni, a prace doskonalące będą jeszcze prowadzone dalej. Podczas pierwszego lotu nowego typu samolotu szkolno-treningowego to urządzenie już było w nim zamontowane. Już było zamontowane, tak. Także pilot doświadczalny wsiadając do tego samolotu miał pełną gwarancję wyjścia cało w razie nieprzewidzianej sytuacji. Miał taką gwarancję. A dzisiejsza próba jest kolejną tylko. Jest kolejną dla potwierdzenia pewnych zmian, które żeśmy poczynili. Zmiany te mają na celu właśnie udoskonalenie systemu w kierunku jeszcze poprawy bezpieczeństwa. Przygotowania do kolejnej próby katapultowania. Jego przebieg oprócz urządzeń telemetrycznych rejestrować będą specjalne kamery zainstalowane na płatowcu. Urządzenie, na którym wykonywaliśmy dzisiejszą próbę, jest rzeczą dosyć nową. Praktycznie biorąc, do tej pory w naszym kraju niczego podobnego nie robiono. A w krajach zaprzyjaźnionych czy zachodnich? No znaczy, takimi danymi z krajów zachodnich dysponujemy. Mamy szeroki materiał filmowy, w którym są podobnego typu urządzenia. Czyli to jest właściwie nowatorska próba? No tak, no, jeżeli chodzi o sam sposób prowadzenia badań, to na pewno. Jest to nowe stanowisko w naszym kraju na pewno, a sądzę, że w krajach zachodnich również, dlatego że tam są stosowane tory rakietowe, które są bardzo kosztowne i utrzymanie i zbudowanie tego toru rakietowego to jest sprawa rzędu wielu lat. Natomiast wykorzystanie samolotu i nabudowanie na nim nowego obiektu to już stwarza i nową jakość, to znaczy i szybko, i bezpiecznie. I tanio. I tanio przede wszystkim. To jest bardzo duża oszczędność. Samolot jest wielokrotnego użycia. Samolot jest wielokrotnego użycia, makieta również i jak widać z tego obiektu prób systemów przeprowadzaliśmy już kilkanaście. Kilkanaście, proszę. Fotel oddziela się automatycznie od pilota i spada osobno. Teraz ląduje manekin. Sprawdź.
sprawy bezpieczeństwa lotów są dla konstruktorów sprawą nadrzędną. Urządzenia katapultowe to zaledwie fragment całego szeregu przedsięwzięć w tej dziedzinie. Metrów na sekundę.